Witam po przerwie i od razu kolejne pytanie. Dlaczego Mikołaj wchodzi przez komin? A jak mam wchodzić przez kibel? Chociaż tu mi się taka zabawna historia przypomniała. Kiedyś właśnie raz próbowałem przez kibel wejść, tylko że strasznie tam zagmatwane w rurach było, pomyliłem drogi i wyszedłem w zmywarce. To rzeczywiście pech. Dobra, kolejne pytanie. Jakie są jeszcze świąteczne zwyczaje, bo ja tu się nie znam? No to jest taki dobry świąteczny zwyczaj, nie pożyczaj. A nie pożyczaj czego? No życzeń. Kiedyś pożyczyłem Adolfowi, to potem mi się śledziami 3 dni odbijało. A teraz najgorsze pytanie. Od początków chrześcijaństwa trwa debata, choinka sztuczna czy żywa? No żywa! Przecież łatwiej żywą z lasu niż sztuczną z Tesco cichaczem wynieść. No dobra, a jakie jest pana zdanie na temat postu w Wigilię? No nie, jak najbardziej. Ja to lubię, jak mi leją postu. Adolf jest sporo mniejszy, to on zawsze prosi, żeby mu lać po 50. W Wigilię. A jaki jest pana ulubiony film wigilijny? 300. Wiem, trochę mało, no ale lepszego jeszcze nie zrobili. No bo co, 7? Chociaż gdyby liczyć we flaszkach? Albo w promilach? O, a po promili. Czy wiesz pan, że w promili 20 kilometrów od mojej chaty w żadnym nocnym nie można płacić kartą? O, a jaką masz pan kartę? Nie mam, zapraszam na scenę. Godzina 00, zmiana w Tesco na kasie. Podjeżdżam od zaplecza, inaczej nie da się. Adolf parkuje sanie w okolicach rampy. Zaczyna filować, ja wynoszę fanty. Ochrona przekupiona, więc nie peniamy. Jeszcze tylko flaszka dla kolesia od bramy. Tylko nie za dużo, nie więcej niż 500. Nie otworzy bramy jak rok temu po 700. Pierwsza gwiazdka na niebie, śniegu na Renifer, Adolf wiruje nieśmiało. Mikołaj, Bogdan nosi towar pod czołem. Niejedna buzia będzie dziś wesoła. Sanie już pełne, zawijamy do lombardu. Powinno wystarczyć na długi z hazardu. Czego paser nie przyjmie, wywalimy na śmieci. Nie, żartowałem, to pójście dla dzieci. Wydziarana kropka, zrobi kącik oka. Zostawmy ten temat, wolałbym mieć smoka. Bohdan, dawać, nie liczamy, zaraz będą suki. Nie mamy nic kajsu, żeby ich przekupić. Pierwsza gwiazdka już wysoko, nawet do małych nasypane. Renifer, Adolf ciągnie sanie ociężale. Mikołaj, Bogdan trzyma cały towar w kupie. Niejedna buzia będzie dziś wesoła. Tu pan Mikołaj ładnie wszystko wyśpiewał, że pały naprawdę się zainteresowały. Adolf, miałeś filować. Oj, zobaczysz, się spruje na komendzie. Będziesz pierdlutywem do ściany chodził, ja mam znajomości. I na koniec zagadka. Po co Mikołajowi taki wielki worek mosznowy? Nie wiem, to po ojcu chyba ma. Do widzenia.